Dzisiaj mamy bardzo fajną imprezę oczywiście, drugie Mistrzostwa Polski w grillowaniu steków. Jest to festyn rodzinny, impreza przeznaczona dla całych rodzin. Będziemy przeprowadzali warsztaty kulinarne. Na scenie będzie demonstrowany live cooking, konkursy dla publiczności, degustacje, możliwość zakupienia bardzo dobrych amerykańskich steków z wołowiny Black Angus. Oczywiście bardzo dużo animacji dla dzieciaczków. Będziemy oceniali według 4 kryteriów. Będziemy oceniali pracę na stanowisku, jak się zachowują, jak dbają o produkty, jak gospodarują produktami, jak gospodarują odpadami, czy to jest higienicznie i czy jest zachowane BHP. Następnie będziemy oceniali wygląd potrawy, jak wszystkie składniki się komponują. Pełna wyobraźnia, żeby po prostu chciało się jeść oczyma. Następne kryterium oceny będzie smak. Będziemy oceniali, czy nie jest za kwaśne, czy nie jest za gorzkie, czy nie doszło do pełnej karmelizacji. Moja małżonka pracuje w kuchni i jej szef kuchni dzisiaj będzie tutaj uczestniczył w mistrzostwach drugich grillowania Polski. Także to nas skłoniło. Chcemy, żeby te steki były idealne po prostu. Także może tutaj coś akurat się nauczymy dodatkowo. A tu zobaczymy, jak to fachowcy robią, nie? Podejrzymy trochę ich pracy, ich starania, co oni dają do tych potraw, że to na przykład są takie dobre te potrawy. Tak, w polędwicy przede wszystkim. I na to czekam. Mam nadzieję, że będzie. Dodatki i szparagi na pewno, grillowane, jeżeli były. Wraz z nimi taka jedna rodzynka. I chyba nic więcej nie potrzeba. Dobre mięso wystarczy przede wszystkim.